Postanowiłem przygotować nieco materiałów o ZUS. Pamiętacie zapewne różne informacje, które spływają o tej instytucji? Materiał ten, to zaznaczę od razu na początku, nie jest polityczny. Starałem się, aby był merytoryczny, ale w taki przystępny sposób. Jak to się stało? No cóż, to oczywiście dłuższa historia. Osobiście nikomu nie życzę takich, w cudzysłowie mówiąc, doświadczeń. Seria materiału będzie dotyczyła zakładu ubezpieczeń społecznych w kontekście wypłaty zasiłków chorobowych. Przede wszystkim, jeżeli chcemy coś zrobić merytorycznie, a nie politycznie, to nie można poddawać się emocjom, tylko należy rzetelnie sprawdzić, krok po kroku, co się dzieje. Jakie czynności na to muszą się składać? Pierwsza kwestia to analityka prawa czyli jak powinien system działać według prawa. Kolejna kwestia to jest przeanalizowanie, jak ten system działa w rzeczywistości. Prawo zapisane w ustawach i rozporządzeniach, czy też konstytucji, to jest jedna rzecz, a to czy jest przestrzegane, to inna kwestia. W związku z tym trzeba porównać model teoretyczny zapisany w ustawach z modelem praktycznym, czyli codziennym działaniem. Ponieważ zakład ubezpieczeń społecznych jest instytucją, która podejmuje jakieś decyzje, w szczególności co do wypłaty świadczeń chorobowych lub niewypłacania, to te decyzje mogą być podejmowane zgodnie lub niezgodnie z prawem. Następną instytucją, która w istocie decyduje o tym, czy prawo działa, jest sąd. Dlatego, że w przypadku, kiedy następuje spór, trafia się do sądu i od jakości działania tego sądu, od tego, czy sąd przestrzega prawa lub nie przestrzega prawa, zależy, czy finalnie system działa zgodnie z prawem. Ponieważ w przestrzeni publicznej dużo się mówi o błędach, ja będę nazwał rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś łamie przepisy prawa, a w szczególności administracja publiczna lub władza publiczna, to jest to naruszenie prawa, a być może nawet przestępstwo, skłaniałbym się do tej ostatniej nazwy. Niestety w Polsce jest taka maniera, to jest maniera dosłownie z systemów reżimowych, że kiedy administracja publiczna, parlament albo sąd, robi coś nieprawidłowo, to się nazywa to błędem, a jak obywatel coś zrobi nieprawidłowo, no to już jest słowo znacznie cięższego kalibru. Oczywiście częściowo na taki stan rzeczy mają wpływ publicyści. Celem tego materiału jest po pierwsze próba wyjaśnienia i wskazania problemów w tym systemie, po drugie trzeba sobie zdawać sprawę, że są różni obywatele naszego kraju, niektórzy nie mają pojęcia jak działa ten system, w związku z tym nie są w stanie sobie wyrobić żadnej opinii. Taki materiał może być niezłym początkiem zrozumienia tego systemu, wyjaśnienia dlaczego przedsiębiorcy i coraz częściej prawnicy stwierdzają, że ten system działa nieprawidłowo. Kolejną kwestią jest fakt, że nie spotkałem w przestrzeni publicznej względnie obiektywnej rozmowy na temat zakładu ubezpieczeń społecznych. Jeszcze jedna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, mianowicie mówiłem, że na poziomie tworzenia prawa mogą się pojawić błędy, właśnie, ale każda normalna i myśląca osoba zacznie się zastanawiać nad tym, czy to są błędy, czy też intencjonalne, celowe działania. Obywatele muszą pilnować własnego państwa. Twierdzenie jakiejkolwiek władzy Jakiejkolwiek partii, że obywatelom nie należy nic mówić, jest zanegowaniem władzy obywateli. Dla mnie to jest także naruszanie norm konstytucyjnych, a przede wszystkim demokratycznych, bo próbuje się ograniczać obywatelom możliwości weryfikacji działania państwa. Dlatego zapraszam Was na cykl materiału poświęcony tej części działania państwa. Dlaczego tej części? Dlatego, że zakład ubezpieczeń społecznych uruchamia procedurę wypłaty zasiłku chorobowego około 20 milionów razy w skali roku, a kiedy mówimy o ogromnym efekcie skali, to konsekwencją tego jest duża ilość kolejnych elementów, które mogą wynikać z tego podstawowego procesu, czyli wypłaty świadczenia chorobowego. Poza tym chciałbym pokazać, na bazie tych materiałów dotyczących wypłaty zasiłku chorobowego, pewną tendencję w naszym państwie ale myślę, że to w trakcie kolejnych materiałów będę mógł lepiej pokazać i o tym porozmawiać. Jak możecie wspomagać tworzenie takich materiałów? Bardzo prosto najlepiej oglądajcie te materiały, rozsyłajcie linki, bo to już jest ogromna pomoc. Można wesprzeć ten kanał w inny sposób, warto zaglądać w opisy pod filmami. Tam będzie zawsze znacznie więcej informacji. Moi drodzy, zapraszam w takim razie do materiału o ZUS. Dodam jeszcze, że wszystkie materiały opierają się na danych ze źródeł rządowych. Są to źródła całkowicie oficjalne i wszystkie dane, które tam znajdziecie są z takich oficjalnych źródeł. Mam nadzieję, że spodoba się Wam taka forma, jeśli pomożecie to powstanie więcej materiału. No i pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcja.